Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2019. No i słuchajcie, jesteśmy w lidze F1 Classic Series. Już przed Wami 11 Grand Prix właśnie tej ligi sezonu numer 2. Także słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał ligi, wbijajcie na Discorda, wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do udziału w Grand Prix numer 11 na torze w Hiszpanii. F1 Classic Series Liga F1 2019 przed Wami. Ostatni wyścig ten, to był ostatni wyścig Ledger's Racing Series w tym sezonie? Lagrange Racing, tak, to był ostatni. Który skończyłeś? Jak przygotowanie? Jeżeli dadzą mi punkty, to jeżeli dostanę punkty, to skończyłem piąty. Ale takie opony bierzesz? Twardsze czy zrównoważone? Zrób tak, ty weź zrównoważony, ja wezmę twardsze. Zrobimy takie... Ja w kwalifikacjach, jeśli się nie rozbiję, wyjadę na meda. Hardy med. To Ferrari Master Plan. Nie, Shell BMW Master Plan. A w ogóle słuchajcie, na sezon trzeci będą, jak już mówiłem, normalne bolidy, no to... O ty, według mnie w tygodniu się z Kloverem zajmiemy już tym formularzem. A czy Krowe się zajmę, a ja się będę patrzeć. Tak, dokładnie. Mamy takie fajne lekcje, na przykład geografię, WOS, czy może... Nie ma deszczu, dobra. Kurwa! Jak przygotowanie? Dali się nabrać, ale nie ma. Jak przygotowanie? Kurde! Mazeja! Myślałem już, kurwa, że będzie deszcz. A nie, to byłoby dla mnie jeszcze gorzej. Jak przygotowanie na wyścig? Chujowo, ja zrobiłem tylko dwa okrążenia na próbie czasowej. Tymczasem ja nie grałem. Ja pokonałem na próbie czasowej. Dwa razy wyspinowałem w pewnym dosyć ciekawym miejscu. Ja pokonałem na próbie czasowej, a nie wiem, że jestem kozakiem. Nie pokonałeś mnie, a jaki miałeś czas? 18.7. No to ci się nie udało. Ile zrobiłeś? Trochę szybciej. Krover! To jest Krover! Słuchaj, on ci przerasta inteligencją. Zawsze jak się ktoś ciebie pyta o czas, to powiedz najpierw, żeby zawsze ta druga osoba powiedziała pierwsza, jak ma czas. I wtedy ty powiesz, że masz większy, no i jesteś kozakiem. Ja wywalone lecimy z tym pokazem. Palamy full power, a teraz wygramy wyścig. Dwie strategie lecimy osobno, nie? A ty jaką lecisz? Ty teraz masz softy, medyt, na jaki ty lecisz? Softy. O Boże, ja teraz właśnie w tym piekielnym zakręcie, nie wiem właśnie cholera jak to z niego ty jest. Kisnęła softy. Ej, Clover, możesz mi powiedzieć, jak ty przyjeżdżasz przez ten zakręt, który... No, widzisz te zielone na mapie, gdzie jestem pomiar, czy była coś DRS, czy nie? To jest ten od razu zakręt wcześniej, ty wiesz jak ty z niego przyjeżdżasz? Ta szykana. Tak, ta szykana właśnie. Tam przejedź to w lewo i prawie w ogóle... Nie, patrz, przejeżdżasz w lewo, odpuszczasz gaz i dopiero po chwili go dodajesz. A, nie, dobra, od razu po pieśle, tak. Tylko przejeżdżasz kawałek swobodnie, a później dodajesz. No bo ja właśnie cholera jasna nie mogę... Ja właśnie tam cholera ciągle cię mam po prostu przyjechać bez gazu, dobra. Postaram. Dzięki mordeczko za... Spoko, bo też mam z nim ogromny problem. No właśnie. No chyba każdy. Nerdzio, jak ktoś to... Nerdzio. Ja jeszcze bez linii, więc jesteś przeciętny. Nerdzio, jeśli chcesz szybko przejeżdżać ten zakręt, to w ogóle tam się nie hamuje, wiesz? To taki protip dla ciebie. Czego nie wyścigu go zastosuj, bo wtedy to najwięcej daje. Nie. Jak jest taka pogoda jak teraz, to polecam założyć i intery, a w końcu siluety. To jest grande strategia. Ale to jest z węgiel. Prośba taka, zamknij się, bo ja to pomiarowa. Ja też jadę, ale ja mam dupy te pomiarowe. Ja po prostu sobie jadę, żeby się nauczyć przyjechać przez ten zakręt. Dobra, jestem teraz w tym zakresie. O, dzięki AMG. W końcu przez niego przejechałem do... Babet, powiedziałem coś, zamknij się, bo jadę pomiarowo, okej? Okay? Co mi wyzywasz, przyjacielu? Jadę okrążenie pomiarowe, a... Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. To źle myślałem. Wiesz też. Tak było, wchodzimy do... O! Poleciał! Poleciał ktoś za mną! Ale wyspinował, pięknie. To też jest jeden z zakrętów, którego bardzo nie lubię, ale tam da się przeleczyć. Tam po prostu się nakręcić, ja tam po prostu nie wierzę na krawężę.
i żyje, dobra. Jeżdżę na prostą, 1,25. Mam no. Taki blok, Jezu. Taki gówno zrobiłem, no ale... Bawet, większej ilości skrótów leak nie mogłeś zmieścić w niku? No nie, dałem tylko FCS i PLP. No bo to są te moje. A ty AMG, daj sobie PLP, no bo tam będziesz jesteś generał. Generał. O, rekord pierwszego sektora. Jest go, let's go, po jeden. Dobra, 1.20.7 bez ersu i z ubogim. Ej, wiecie co było bekowe? Ja do gadki byłem 0,001 sekundy szybszy. Dopóki... Siema Clover, co tam Clover? A pogoda ładna, wiesz? A, no mi też się podoba. Box. Pogoda MG kozacka. Oj. Ulala, na medach! Na medach, Lordzik, brawo! Umarłem. Jakie skrzydła? Bo... Ja właśnie przyglądam się twojemu tylniemu spoilerowi i jego malowaniu. Chciałbym, no ale nie stać mnie. No wiesz, ja mam tylko czarne barwy, one są tańsze. Czarny pomykasz, teraz ci wyprzedza. Ja też jadę na ubogiem. Dobra, zamykam cię tam. Jeszcze, ja wjeżdżam do garaga. Ja też właśnie wjeżdżam do garaga. Ale to masz problem na mojego garagę? Let's go. Kto mówi o. Lordzika wyrobał. O co? Na wjeździe do boksu się rozwalił. Co za wariat? Ale bo ja bez skrzydła jechałem, chłopak. A masz czap? Dlatego ja tam właśnie wjechałem bardzo powoli. Ej! Clover, wyjechać jeszcze raz na tych hardach, czy nie? Czy na medy już? Medy? Nie, ja na hardach jeszcze raz wjedę, bo jeszcze nie mam dobrze przeciwczonego toru. A wet, ja jestem drugi, coś jest nie tak, ja mogę nadać sobie. Przegrywasz tylko z jakimś fanem, którym nie znam. Ale wygrywasz z Ukraińcem na przykład. Zwiększa sobie na 10 kilo obciążenie poli. O, witamy, Lordziku. Ale mam nadzieję, że podróż była przyjemna i spokojna. Drogi Lord Sonie. A ja radzi bardzo. Ja mogę, powiem wam coś niesamowitego. Ostatnio sobie jechałem w karierce... Aha, ciekawe. Ostatnio sobie... O! To jest mój ulubiony zakręt! To jest mój ulubiony zakręt. Ostatnio sobie jechałem w karierce w F1 2012 i miałem lek. Dobrze, że moi rodzice byś tutaj. No i się okazało takie coś, że mnie pani z matematyki zapytała. Ej! Kto to wyjechał? Clover, jesteś zgłaszany za nie tego. Niebezpieczny wyjazd z alei serwisowej. Bo ty kliknąłeś wyjedź z boksu, a nie bot. Ale to ten Ej, słuchajcie. Ja wyszłem z F1-2012 bez escape'a. No wiecie, szybko wkroczyłem na Teamsa, nie mówiąc escape'a. Ale było ostatnie okrążenie, wyścigu. I odpowiedziałem pani, co nie, i tak się patrzę, co my jestem, kurwa, w bandzie, jestem 18. Morał z tej opowieści i jest taki F1-2012, to był... Darkowen, ty na tym pomiarowym? Tak. O kurde, dobra. Darkowan! Aha, Darkowan, a ja Luka przepuściłem, kurde, to mi się pomyliło. Darkowan ciśnie. W ogóle w karierce w F1-2020 ostatnio w My Teamie rozbiłem się na tym słynnym nawrocie. No wiecie o co mi chodzi, drugi sektor. No i wiecie, to było bekowe? Tak, wstrzymałem całą stawkę, że się okazało, że zjechało 9 km. I kto wygrał? Kierowca Haasa George Russell. O. Pierwszy sektor do Lordzika tylko 0,2 na Haasa.
I tak to w drugim dodatku. Nawet proszę się zamknij się na razie, bo ja do okna. Ja też jadę. Ty jesteś na kupić hardak, ja na stopach obok byś walcz. No to walcz, a nie ty gadasz. Co? Co mówisz? Święty Mikołaj. Aha, Kahir, ciekawe. Czy on w boksie się rozwalił? Kto jedzie za mną? Ja. Na pomiarówce? Tak. Ta. Dobra, to cię puszczam. Rozwaliłem się. Kurde! Co się stało? AMG! Ej! Nie chcę przepowiadać przyszłości, ale coś wie, że ten wyścig będzie takim wyścigiem jak Bakus z sezonu pierwszego. Czyli dojeżdża 4 osoby do mety. Babę! Lecimy w tym! Brawo! Pole position! Co się dzisiaj na kółku rozwaliłem, nie? Ale rozwaliłem na tym kółku i cisnę dalej. Kto telefonu nie wyciszył? Dokładnie. No właśnie. W bolidzie wibruje. Ja. To Pinotto pewnie. Dzwoni, żeby ci pogratulować. Kurwa, okay, pronto! Babeciarz! Co ty kurwa chcesz, Matija? Babeciarz, ja się prawie rozwaliłem na tym kółku, na tym. No bo mnie Matija dzwonił. Ej, halat na tych, na werbach, teraz mówię werber, bo się na kontuzję znapał. O, Hugo. O my gud! Ale o co chodzi, bo nawet nie słuchałem. Mam pytanie, ile osób się już rozwaliło? 4. A ja sobie jadę. I się zmieściłem do boksu, lordzik, ucz się. AMG, gdzie ty wyleciałeś? Wyjazd na drugiego DRS-a. A to ja tam prawie się rozwaliłem, nie? Uuuu, lordzik! Dobra, dobra, czekajcie, ja na chwilę. A ty mała opony, lordzik? Deszczówki ma. Dobra, dzięki. Widziałem cię, może zawsze cię ciągnę. Nie ma sprawy. Wiedźmy w dupę, wiedźmy w dupę, wiedźmy w dupę! Co? Co robisz, bandyto? Nerdzie, na czym startujesz? Poufne informacje, co ty się pytasz, go na czym startu, to poufne informacje. Track is pretty empty right now. Jakie poufne? Powiem wam tak, ja nie chcę na starcie skończyć w bandzie, to jest po pierwsze. Nie chcę na starcie stracić pozycji, to jest drugie. Ja będę musiał na softach startować, żeby się przebić. Ziomeczki moje wróciłem. Ale dalej prowadzę, mam rekord. Co się w trzecim sektorze działo, że ja mam tam pół sekundy przewagi? Wiecie, dobra, Clover. To jest nasz dzień. To jest nasz. Ej. Babet, tak? Ale dlaczego jechałem pół sekundy w drugim sektorze, w trzecim sektorze przewagi? Bo to jest twój dzień dzisiaj. To jest dzisiaj twój dzień. A ja na medek wyjechałem. Clover, ja będę cię dopingował. Dobra, ja zaraz wracam. Masz mój doping cały czas, bo zaufaj mi tylko. Lordzika wywaliło! Widzisz, że on, widzisz, że jeśli on nie wie w ciągu 5 minut, to znowu będzie to dramat tego kierowcy. Dzień to było, że Lordzika wywala. Ej, ale powiem wam tak. Kakier jest ostatni. Nie, ja jestem ostatni. Ale chodzi mi ogólnie o sam ostatni, nie o tych, którzy kółko zrobili. Nawet po P1, po P2 na dobę, nawet po P2. Nie, jak ja prześcignę Chorizo, to ja się nie będę skakać, no bo ja... Posłuchajmy, Hiszpania to jest tor, w którym lubię tylko pierwszy i trzeci sektor. O Boże! W trzecim sektorze bardzo lubię te ostatnie zakręty, które teraz właśnie przejeżdżą. Ale jak Lordik nie wyjedzie, jak Darkowan nie wyjadą, będzie kurzasko, to ja będę pierwszy. Ale wiesz, że Lordzik prawdopodobnie nie wyjedzie, no bo Lordzik się rozbił w pitlane, nie pamiętasz? Tak. Ale jeszcze nie może kaczka dorwać, to jest mały problem. Lordzik, dobra.
Jadę, dobra, jadę, jadę okrążuję na mendek. Pewnie to będzie fatalne. Ale kaczka będę... kukuś, co mnie poprawi. Nie, kaczka w bandzie, koniec! Jaki koniec? Kaczka w bandzie. Ej, coś wie, że to będzie bardzo bekowy wyścig. Tak. Nawet dobry czas. Pajak leci! Tylko na wyścig, więc taktyka na wyścig jest tak, aby się nie rozwalić i po prostu czekać, aż się nie osoby się... Kowal, dekaczka poleciał tam, gdzie teraz jadę. Wiecie co będzie bekowe, że ja wiecie tylko Clover i ja i taki dublet. O kurde. Ta dublet. Ja nie rozwaliłem, nie! Nie, się kurwy. Co? Nie rozwaliłem się. To dobrze. Ci powiesz jest Darkowana, ale on na sądach będzie. Darkowena! Nie wiem, spokojnie, śmieję się z tego zubawę napisał w tym, na głosowanie na kierowcę dnia kiedyś. Darkowana, nie Darkowana. Ale to jest tutaj zły, bo który jesteś? Ej, Kaczka, co ty robisz czasy na tym rozwalonym skrzydle? No bo znowu zdupiłem. Spokojnie, Clover. Będę ostatni, spokojnie. 1.21, ale jadę jeszcze jeden. Kurde, się boję tego Darkowana. Yes! Dobra, P1. Kurwa, you deserve this one. You deserve this one. Darkowen, już cię nie lubię. Dlaczego, no przecież? Dobra, jest mojemu koledze marzenia. Grazie ragazzi, grande lavoro. Tam jest dużo błędów, Clover, spokojnie. Drugie ci dam. Bravo Seb, spinto al massimo, così si fa, avanti. Zaraz ty tak dowalę 40, nie wiem. Jadę sobie i nie poprawię swojego czasu. XD, 2,5 sekundy straty do teammate'a na meda. Pewnie jakbym założył stopnie, to i tak bym został tam, gdzie jestem. By USA właśnie założyłem stopnie, bo myślałem, że to jest. Clover, gdzie ty jesteś? Ja cię tam z drugą. Połowie drugiego sektora. Artolus, ja kończę okrążenie, poczekam na ciebie na prostu. Tryhardujemy. Nawet palę pełną moc teraz. O, poprawię się jeszcze o 1/10, ciekawe, gdzie ja to ukrywałem. O, jak się poprawisz o 1/10, to będziesz pierwszy. Clover, gdzie ty jesteś, Clover? Właśnie w sektorze. Dobra, ja ci dam strugę na tej innej prostej, bo ja też przejechałem właśnie. Gdzie ci dać strugę? Gdzie ci dać strugę? Dobra. Teraz cicho, bo jadę kółko. Proszę mi się przyjrzeć. Dobra. Mamy to z auto. No bo ja muszę do tego strugę. Jak na pierwszy sektor? 22.036. Debilu! Kurna! O! Dwa rekordy miałem, a tymi środkiem toru, kurna, jedziesz! Przecież ci skręciłem! Środkiem toru jechałeś! Przecież ci skręciłem na prawo! Jak ty dojeżdżałeś do zakrętu? Dwa mogłeś ciebie kręcić, nie ominął! Skręciłeś, byłem obok ciebie! Jestem świadkiem! Jezus, bawię, ja miałem dwa rekordy! Trzeci też. Kur... Pierwszy byłbym... Byłeś... Ja pierdu... Bawet! Ale ty byłeś za mną 1/10, więc ja szybko skręciłem w prawo,